Witam Państwa, nazywam się Tomasz Łabuszewski, jestem naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i w imieniu dyrektora Oddziału Warszawskiego profesora Jerzego Jestlera witam Państwa na konferencji zorganizowanej przez pracownika mojego biura, pana doktora Tadeusza Rusikowskiego. Serdecznie mu od razu dziękuję za przygotowanie tej konferencji. Nie tylko partia, organizacje społeczne w Polsce Ludowej 4489, geneza, funkcjonowanie, znaczenie. Proszę Państwa, nie ukrywam, że nie jestem specjalistą od tej tematyki, także tak samo jak i zgromadzeni dzisiaj goście, tak i ja jestem bardzo zainteresowany, aby dowiedzieć się czegoś nowego na temat funkcjonowania organizacji społecznych w Polsce Ludowej. Organizacji, które teoretycznie powinny być wynikiem inicjatyw społeczeństwa, a nie inicjatyw odgórnych. Bardzo jestem ciekaw, jak badania nad poszczególnymi organizacjami społecznymi, jak odpowiedzą na to pytanie, czy były to inicjatywy państwowe, czy inicjatywy indywidualne, jaki był wpływ partii na ich funkcjonowanie. Proszę Państwa, od razu z góry przeproszę, miałem prowadzić dzisiejszą sesję, ale mam zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dzisiaj będzie wręczenie kolejnych not identyfikacyjnych rodziną i będę musiał na godzinę wyjść. Będzie mnie zastępował pan dr Kazimierz Krajewski, kierownik referatu naukowego. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, poproszę od razu pana profesora Dariusza Jarosza o wygłoszenie pierwszego referatu Zwrot stalinizacyjny 4850, jego wpływ na funkcjonowanie organizacji społecznych. Od razu proszę Państwa, proszę wszystkich referentów w swoim i kolegi Kazimierza Krajewskiego imieniu o zachowanie dyscypliny czasowej. Wszyscy Państwo macie po 20 minut. Bardzo proszę panie profesorze. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałbym Państwu chwilę czasu zająć problematyką tego, co nazwałem zwrotem stalinizacyjnym w historii polskich organizacji społecznych, czyli okresem początku apogeum stalinizmu, czyli lat 68-50. W swym referacie chciałbym odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Na ile pojawiające się w literaturze naukowej, między innymi w pracy Marcina Zaręby, sformułowanie o próżni organizacyjnej, jaka zapanowała w Polsce w latach 65-66, jest uzasadnione? A po drugie, czy przyspieszenie procesu totalitaryzacji państwa od 1948 roku, co ono oznaczało dla polskiego społecznego życia organizacyjnego? Co się wówczas wydarzyło. Zacznę od rzeczy takich podstawowych, to znaczy już w manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zapowiadano, cytuję, przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, równości wszystkich obywateli bez różnicy rasy, wyznania, narodowości, wolności organizacji politycznych, zawodowych, pracy i sumienia. To była taka wstępna zapowiedź nowej kształtującej się władzy, jeszcze nieustabilizowanej. Ona w zasadzie została w tym manifestie PKWN napisano również, że demokratyczne swobody, które deklarowano, nie mogą jednak służyć wrogom demokracji. I to było sformułowanie, które w istocie rzeczy w innej formie powtórzyło się w deklaracji Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1937 roku w przedmiocie praw i wolności obywatelskich. Tam też była zapowiedź realizacji podstawowych praw i wolności obywatelskich, w tym wolności prasy, słowa, stowarzyszeń, zebrań i tak dalej. Warto również pamiętać, że po tym zwrocie stalinizacyjnym, który datuje na lata mniej więcej lata 68-50, konstytucja nowa uchwalona przez Sejm Ustawodawczy z 22 lipca 52 roku zawierała artykuł 72 o zapewnieniu obywatelom prawa do zrzeszania się w celu rozwoju aktywności politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej ludu pracującego. Warto jednak zwrócić uwagę, że w punkcie trzecim tegoż artykułu
napisano, iż tworzenie zrzeszeń i udział w zrzeszeniach, których cel lub działalność godzą w ustrój polityczny i społeczny albo w porządek prawny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest zakazane. Czyli możemy powiedzieć, że jest pewna ciągłość między tym, co napisano w manifestie PKWN-u i to, co znalazło się w Konstytucji PRL z lipca 1952 roku. Dla funkcjonowania polskiego życia stowarzyszeniowego po wojnie najważniejszym aktem normującym jest bez wątpienia rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej z 27 października 1932 roku, które w nowej formule, w nowym państwie, w nowym ustroju społeczno-politycznym funkcjonowało bardzo długo, bo zmiana, jeżeli pamięć mnie nie myli, zmiana prawa o stowarzyszeniach dokonała się, taka generalna zmiana dokonała się tuż przed czerwcem 89 roku, czyli tam gdzieś w kwietniu 89 roku. Więc pod rządami tego rozporządzenia, czy prawa o stowarzyszeniach 32 roku, odpowiednio modyfikowanego, no żyliśmy w sensie funkcjonowania organizacji społecznych aż do niemal do końca PRL-u. W pierwszym okresie, w latach 1944-1948, moim zdaniem następuje odrodzenie życia organizacyjnego, co wynika z pewnej słabości państwa. Jak sądzę, państwo ówczesne no, nie było w stanie zagospodarować pewnych ważnych obszarów życia społecznego, które miały istotne znaczenie dla funkcjonowania wręcz egzystencji biologicznej narodu. Mam tu na myśli przede wszystkim organizacje społeczne. W związku z tym szeroko działały i uzyskały przyzwolenie na szeroką relatywnie działalność różne organizacje opieki społecznej, przede wszystkim Centralny Komitet Opieki Społecznej, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Burmistrzów Stypendium, Towarzystwo Wiosek Kościuszkowskich. To są wszystko organizacje, które działały przed wojną i próbowały odrodzić się w nowych warunkach. Polska IMKA zresztą też. Podobnie było z ruchem kombatanckim, przy czym ruch kombatancki, nie będę tu długo o tym mówił, ponieważ będzie referat na ten temat, ruch kombatancki no, odrodził się po 1944 roku w związku no, z bieżącymi potrzebami kombatantów. Te potrzeby dotyczyły przede wszystkim opieki społecznej, więc wiele organizacji tworzonych faktycznie z takiej inicjatywy społecznej kombatantów no przede wszystkim było zainteresowane w uzyskaniu różnego rodzaju form od państwa, różnych form no opieki, czy to były, że tak powiem, fundusze, czy to były jakieś pomoc w naturze, to wszystko w ówczesnym, wtedy w tym okresie było niezwykle ważne. I tych organizacji było dużo, nie będę ich wymieniał, to pewnie jeszcze dzisiaj na tej sesji będziemy o tym mówić. Spróbowałem sprawdzić na podstawie akt Ministerstwa Administracji Publicznej, jakim organizacjom odmawiano rejestracji na podstawie tego prawa z 1932 roku. Czy można znaleźć jakiś klucz, który by wyjaśniał tę odmowę rejestracji? No i oczywiście trudno, niestety nie znalazłem w aktach Ministerstwa Administracji Publicznej jakiegoś dokumentu, który by wprost określał kryteria, które nie pozwalają na rejestrację organizacji społecznych, no poza tymi ogólnymi, które były tam w manifestie PKWN-u. Natomiast jeżeli przejrzy się w akta Ministerstwa Administracji pod kątem właśnie odmowy rejestracji konkretnych organizacji, to można się na tej podstawie domyśleć, jaka była tu idea przewodnia, bo jeżeli odmawia się rejestracji takim związkom jak Związek Jastrzurczy, Bojowników o Polskość Przymorza, Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie, Związek Legionistów w Jaworznie, Stowarzyszenie Byłych Wojskowych w Kętach czy Związek Oficerów i Urzędników Wojskowych w Stanie Spoczynku oraz Wdów i Sierot po nich, te nazwy czasami były bardzo, bardzo barokowe, no to widać, że to jest z jednej strony taka chęć komasacji małych organizacji zagospodarowujących jakieś konkretne środowisko, na przykład te małe organizacje kombatanckie, no a z drugiej strony były to odmowy ewidentnie wynikające z przyczyn politycznych, takie organizacje, które można było wiązać z ruchem narodowym, katolickim, te organizacje miały niezwykłe trudności w rejestracji. No, Związek Byłych Żołnierzy AK również nie mógł być wówczas zarejestrowany.
struktury, które były powołane do reorganizacji stowarzyszeń wówczas, to przede wszystkim Główna i Wojewódzka Komisja Koordynacyjna Organizacji Społecznych. One skupiały najważniejsze te duże organizacje społeczne plus partie polityczne i one miały decydować o, porządkować niejako w tym pierwszym okresie te funkcjonowanie, reorganizację stowarzyszeń. Według informacji, którą udało mi się odnaleźć w aktach Ministerstwa Administracji z listopada 1968 roku, istniało wówczas od 1100 do 1300 stowarzyszeń zwykłych, a zarejestrowanych ponad 2480. To rozróżnienie na stowarzyszenia zwykłe, zarejestrowane i wyższej użyteczności to jest rozróżnienie, które wynika z prawa o stowarzyszeniach przyjęte w 1932 roku. Nie chcę tutaj wyjaśniać prawnych zawiłości tego, ale to były te kategorie, które się pojawiają i w związku z tym one również są stosowane w okresie, którym się zajmowałem. Dane, o których mówiłem, nie dotyczą stowarzyszeń katolickich, czyli chórów, sodalicji i innych organizacji katolickich, których miało być ponad 6 tysięcy. To znaczy, co no mówi, że to życie stowarzyszeniowe no było dosyć dobrze rozwinięte, mimo tego, że żyliśmy już w innym systemie stabilizującym się komunistycznym. Liczba członków tych organizacji katolickich to była, jest szacowana ponad 700 tysięcy. To jest bardzo duża liczba członków. No i nie liczono wówczas w tych wyliczeniach, które tutaj mam, nie obejmuje to Caritasu, tego Caritasu, który jeszcze był organizacją związaną z Kościołem katolickim w tym okresie, który miał ponad 100 tysięcy członków, jak wynika z tych różnych danych. Podstawą prawną odmowy rejestracji, o której mówiłem wcześniej, były artykuł 13 i artykuł 20 tego prawa o stowarzyszeniach z 1932 roku, które umożliwiały odmowę rejestracji w przypadku, gdy stowarzyszenie nie odpowiada względom porządku społecznego. To, co oznacza porządek społeczny, definiowała władza, więc to dawało dużą arbitralność, jeżeli chodzi o stosowanie tego artykułu. I artykuł 14, który pozwalał na zakazanie stowarzyszenia, jeżeli istnienie nie da się pogodzić z prawem albo nie może, może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, spokoju lub porządku publicznego. Tu też interpretacja mogła być dosyć szeroka. Czy partie polityczne w tym okresie musiały się rejestrować? Ano nie, to znaczy partie polityczne zostały wyjęte z tego mechanizmu, który przewidywał prawo z 1932 roku, nie musiały się rejestrować. Sąd Najwyższy nawet w grudniu 1968 roku uznał osobowość prawną stronnictwa politycznego, co zwalniało te partie polityczne od konieczności rejestracji. Zwrot stalinizacyjny, który następuje moim zdaniem w latach 1968-50, ma pewne przyczyny ideologiczno-polityczne. Otóż nowa władza ma koncepcję tworzenia dużych organizacji politycznych, społecznych, gospodarczych, które by były, mówiąc ówczesnym językiem, takimi pasami transmisyjnymi do tychże grup zawodowych skupiających się w organizacjach do partii. Znaczy partia uznawała, komuniści uznali, że należy tworzyć duże organizacje skupiające kombatantów, rolników, chłopów, tam robotników i tak dalej i one mają, że tak powiem, być duże i podporządkowane partii, łatwe do centralnego kierowania. I kolejna rzecz bardzo ważna, to znaczy ten zwrot ideologiczno-polityczny, który wówczas się dokonuje, jest związany z postępującą walką z Kościołem katolickim, o czym za chwilę będę mówił i będę mówił o tym, jak to się ma do stowarzyszeń. W 1949 roku uchwałą Biura Politycznego KCPZPR zostaje powołana Komisja dla Spraw Organizacji Społecznych przy KCPZPR i to jest ta organizacja, która decyduje o kształcie życia stowarzyszeniowego w Polsce w następnym okresie. To tam stamtąd wychodzą najważniejsze decyzje dotyczące być albo nie być wielu organizacji społecznych. To wówczas zostaje wcielone w życie ta walka z Kościołem katolickim na poziomie stowarzyszeń.
Najważniejszym elementem tej walki są zmiany prawne, a przede wszystkim rozporządzenie z 10 marca 1950 roku Ministerstwa Administracji w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach. To właśnie na podstawie tego rozporządzenia organizacje katolickie, które dotychczas korzystały z przywileju niepodlegania rozporządzeniu z 1932 roku prawa o stowarzyszeniach, nakazano im rejestrowanie się. Inne zmiany prawne, które wówczas nastąpiły, to przede wszystkim rejestracja związków zawodowych. Zmieniła się koncepcja rejestracji związków zawodowych. O ile jeszcze w roku 1935-1936 musiały one się właśnie rejestrować zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, to od 1939 roku na podstawie ustawy o związkach zawodowych były rejestrowane tylko wyłącznie przez Centralną Radę Związków Zawodowych. Jakie były efekty tego zwrotu, który dokonał się w latach 1968-1950? Były to komasacje, likwidacje, tworzenie nowych stowarzyszeń i tutaj krótko chciałbym te najważniejsze obszary tych zmian, tego zwrotu zarysować. Ruch kombatancki, no to oczywiście powstanie we wrześniu 1969 roku Związku Bojowników Wolność i Demokrację, skupiających kilkanaście organizacji drobniejszych. Jeżeli chodzi o ruch naukowy, to Piotr Hibner, który jest znawcą tej problematyki, twierdzi, że ruch naukowy wówczas został poddany takiemu procesowi powolnego więdnięcia. Tutaj bardzo ważna jest rola Polskiej Akademii Nauk, która no nie tylko jest korporacją uczonych, ale również jest tą organizacją, takim super towarzystwem naukowym, które ma kontrolować wszystkie towarzystwa naukowe w Polsce. Zostaje utworzona przy sekretariacie PAN specjalna komisja towarzystw naukowych, która ten proces kontroli przeprowadza. Postulowany model tych zmian, który się dokonał, to najbardziej modelowy z punktu widzenia władz były przekształcenia, które dokonały się w stowarzyszeniach przyrodników, to znaczy tam utworzono Zrzeszenie Przyrodników Marksistów, następnie istniało również Polskie Towarzystwo Przyrodników i stworzono nowe towarzystwo, które nazywało się Polskie Towarzystwo Przyrodników, ale w istocie rzeczy cały zarząd był z tego Związku Przyrodników Marksistów. Ten model próbowano również realizować w Polskim Towarzystwie Historycznym, jednak no, z pewnymi oporami to się nie udało. Ruch paramilitarny, który w Polsce był bardzo rozbudowany, był w zasadzie najbardziej taką ewidentną kalką tego, co było w Związku Sowieckim. Tam istniały takie ochotnicze towarzystwa wspierania armii, wspierania lotnictwa, wspierania floty i one służyły jako wzór do przekształceń ruchu paramilitarnego, przede wszystkim stworzenia w 1950 roku Ligi Przyjaciół Żołnierza, która zastąpiła tam niektóre mniejsze organizacje. Jeżeli chodzi o właśnie ten ruch naukowy i takiej popularyzacji nauki, to najważniejsze znaczenie miało powstanie w 1950 roku Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które jest taką organizacją o genezie no, bez wątpienia stalinowskiej. Ono też powstało na miejsce różnych innych towarzystw, to nie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego Ludowego i Instytutu Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni Czytelnik. Ruch turystyczny został w 1950 roku połączony, te organizacje, przede wszystkim Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, znane do dzisiaj, istniejące do dzisiaj Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W latach 69-50 likwidowano powoli organizacje opieki społecznej, tworzono nowe, większe, zlikwidowano Polską Imkę, przede wszystkim Towarzystwa Dnia Sierocych, Wiosek Kościuszkowskich, Centralny Komitet Opieki Społecznej, który był bardzo ważną organizacją. Jaka był efekt tego zwrotu stalinizacyjnego? Według danych, które mi się udało ustalić, na początku 1969 roku w Polsce istniało 609 stowarzyszeń zarejestrowanych o różnym charakterze i one, to oznacza pewien regres w stosunku do tego, co o czym mówiłem wcześniej, o tych liczbach z wcześniejszego okresu. Natomiast nie wiem, nie przyznaję, że nie wiem, nie udało mi się ustalić, ile było tych stowarzyszeń w 51, 2, 3 roku, to trzeba można policzyć, ponieważ te stowarzyszenia miały obowiązek, jeżeli były rejestrowane, no, musiało się ukazać odpowiednie obwieszczenie w Monitorze Polskim. Można próbować to liczyć, ja niestety jeszcze tego nie zrobiłem.
I w związku z tym, jaka jest konkluzja tego, co powiedziałem? Po pierwsze, wydaje mi się, że nie możemy mówić o próżni organizacyjnej w latach 65-66. Wiele organizacji, które istniały przed wojną, próbowały reaktywować swoją organizację w nowych warunkach. W związku z tym nie było ich tak mało, jak się powszechnie sądzi. Rzeczą charakterystyczną, bardzo ciekawą jest, że wysyp organizacji nowych stowarzyszeń nastąpił z wyniku Polskiego Października 56 i okresu 56-57. Wtedy to życie organizacyjne, które było zamrożone i więdnące w okresie stalinizmu, po tym zwrocie stalinizacyjnym, rozwija się po raz kolejny bardzo mocno i co jest bardzo ciekawe, jak wynika z akt IPN-u, na przełomie 56 i 57 roku wiele tych organizacji, które powstaje, w ogóle się nie rejestruje. To są to kluby inteligencji, różne kluby katolickie, różnego rodzaju organizacje, które no, zaniedbują ten obowiązek rejestracji i porządkowanie tego życia stowarzyszeniowego, jak następuje po stabilizacji władzy Gomułki. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ciekawy referat i wspaniale wyczuty czas. I proszę teraz pana doktora Tadeusza Rozikowskiego, sprawcę dzisiejszej konferencji, o zaprezentowanie referatu Formalno-prawne aspekty funkcjonowania Polskiego Związku Żeglarskiego w latach 1945-1989. Doktor Rozikowski jest pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Mój temat jest właściwie nowym zagadnieniem, którym zainteresowałem się właśnie jakiś czas temu, około roku, stąd te moje ustalenia no nie są jeszcze może tak bardzo pogłębione, ale jednak wydaje mi się, że jest się czym podzielić. Proszę Państwa, Polski Związek Żeglarski, pewnie mało kto wie, ale w latach 70. i 80. był pod względem liczebności drugim po Polskim Związku Piłki Nożnej. Stąd choćby no, wzbudził też moje zainteresowanie, no bo powstaje pytanie, no, jak taka grupa ludzi, jak szacowano właśnie na początku lat 80., około 100-tysięczna, no, działała, funkcjonowała właśnie w okresie PRL-u. Na takim polu, byśmy powiedzieli, no, dosyć rekreacyjnym w znacznej mierze, bo tylko kilka procent, to warto podkreślić, osób związanych z Polskim Związkiem Żeglarskim, no, uczestniczyło regularnie w zawodach sportowych. Cała reszta to byli żeglarze, amatorzy, no, którzy w jakiś sposób korzystali właśnie z możliwości utworzonych przez Polski Związek Żeglarski, który swoją historią sięgał notabene 1924 roku. Jaka była baza źródłowa? Ustawiłem sobie zegarek, żeby przypadkiem czasu nie przekroczyć. Jaka była baza źródłowa? Otóż punktem wyjścia było, punkt wyjścia był bardzo prozaiczny, to znaczy na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego są dostępne nieaktualne statuty właśnie tegoż związku, no i to jakby był punkt wyjścia. Również zajrzałem do dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie choćby jest zgromadzony zasób Departamentu Społeczno-Administracyjnego, który miał, jak się okaże, wpływ na to, jak prawne warunki funkcjonowania PZŻ wyglądały. Również Archiwum Akt Nowych przysłużyło się do rozpoznania tego tematu, gdzie jest przechowywana dokumentacja Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Również, proszę Państwa, ciekawym dodatkiem do tej kwerendy była zawartość pisma Żagle, biuletynu informacyjnego Polskiego Związku Żeglarskiego, gdzie różne zagadnienia z nim związane
można było odnaleźć. O tym też zaraz Państwu powiem. Dosyć skromnym dorobkiem, nawet bardzo skromnym dorobkiem są zebrane przeze mnie relacje, a właściwie jedna relacja, chociaż była szansa na dwie, jednego z kapitanów właśnie żeglarstwa, który podzielił się swoim doświadczeniem uczestnictwa w tej strukturze. Na zakończenie wstępu warto podkreślić, że istnieją pewne opracowania dotyczące historii żeglarstwa jako takiego, natomiast sam Polski Związek Żeglarski nie ma swojej monografii. Natomiast tutaj można by wyróżnić chyba najbardziej takie spełniające kryteria monografii opracowania pana Włodzimierza Głowackiego, który opisał dokładnie historię żeglarstwa od czasów z punktu widzenia żeglarstwa najdawniejszych do roku 1956 tutaj w Polsce. Szanowni Państwo, jakie były podstawy prawne funkcjonowania Polskiego Związku Żeglarskiego? Tutaj pan profesor wspomniał już o tym podstawowym akcie prawnym, czyli o prawie o stowarzyszeniach wywodzącym się jeszcze właśnie z II Rzeczpospolitej. I rzeczywiście ten właśnie akt prawny był również podstawą funkcjonowania Polskiego Związku Żeglarskiego. Takim podstawowym normatywem, który dotyczył jego aktywności, były kolejne statuty. One dosyć regularnie były zmieniane, no i za każdym razem no, był ten wymóg, aby uzyskać zgodę organu rejestrującego. Jako organ rejestrujący przez większość okresu PRL-u występowały wydziały administracyjne wydziały spraw wewnętrznych prezydiów rad narodowych wojewódzkich i tutaj też właśnie Polski Związek Żeglarski musiał o taką rejestrację się starać, aby mógł w sposób legalny działać. To na ogół to generalnie się udawało, natomiast jak pokazała praktyka, te ingerencje w treść statutu również miały miejsce, choćby właśnie ze strony Departamentu Społeczno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okresie późniejszym. Jeżeli chodzi również o regulacje prawne niższego rzędu, to w ramach samego PZŻ-u wydawano szereg instrukcji, regulaminów, choćby regulamin funkcjonowania zarządu czy Głównej Komisji Dyscyplinarnej. Szanowni Państwo, niewątpliwie też Polski Związek Żeglarski współpracował z szeregiem organizacji, struktur takich jak Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Obrony Kraju czy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i też notabene te struktury prowadziły na niwie żeglarstwa również w własną działalność, co jest też warte podkreślenia, że jakby choć ta działalność na polu żeglarstwa była rozpoczęta, to jednak, jak sądzę właśnie także z treści statutów, niejako Polski Związek Żeglarski najbardziej kompleksowo tę tematykę podejmował, bo ona zawierała zarówno tworzenie norm prawnych, jak szkolenia, jak również Polski Związek Żeglarski praktycznie wskazywał osoby, które miały reprezentować tę dyscyplinę sportu na zewnątrz. Także tutaj pośród licznych organizacji w jakiś sposób zaangażowanych w ten nurt aktywności społecznej, to Polski Związek Żeglarski w moim przekonaniu prowadził najszerszą działalność. Szanowni Państwo, jeszcze warto wspomnieć tutaj no, ten właśnie ciężkie lata stalinizmu charakteryzowały się tym, że tak naprawdę Polski Związek Żeglarski w takiej postaci, jakiej istniał przed 51 rokiem i po 56, no, ta forma została zmieniona na sekcję Głównego Komitetu Kultury. I tutaj właściwie
nie udało mi się tego kilkuletniego czasu w szczegółach rozpoznać jeszcze. Natomiast generalnie no, można powiedzieć, że wówczas to takie ręczne sterowanie, jak można sądzić, było po prostu najbardziej nasilone. Szanowni Państwo, statut Polskiego Związku Żeglarskiego miał tę swoją specyfikę, że jako członków związku wskazywał osoby prawne. Osoby prawne, czyli stowarzyszenia, czy sekcje, kluby początkowo też, które po prostu musiały posiadać osobowość prawną. I to też, jak sądzę, różniło ten związek od szeregu innych i stanowił no, o pewnej jego specyfice. Szanowni Państwo, od roku 65 tak naprawdę jedynymi członkami Polskiego Związku Żeglarskiego były okręgowe związki żeglarskie, które wówczas właśnie uzyskały osobowość prawną. W latach 80. natomiast była też formuła członków nadzwyczajnych i tam właśnie takie organizacje, które w sposób szczególny na tym polu żeglarstwa działały, w taki status mogły uzyskać. Tutaj przykładowo właśnie Związek Harcerstwa Polskiego, czy Liga Obrony Kraju, czy też Centralna Rada Związków Zawodowych tego rodzaju statutem dysponowały. Szanowni Państwo, generalnym zadaniem Polskiego Związku Żeglarskiego było działanie na rzecz popularyzacji i rozwoju, jak to podkreślano w kolejnych statutach, właśnie żeglarstwa amatorskiego. I tutaj już wspomniałem o tym szeregu aktywności, które temu miały służyć. Warto może jeszcze wspomnieć o działalności wydawniczej, która jak właśnie rozpoznałem, była całkiem pokaźna, ale także, proszę Państwa, działalność o charakterze gospodarczym, w szczególności od połowy lat 70., kiedy utworzono specjalny taki dział, zarząd działalności gospodarczej przy zarządzie PZŻ-u, który nosił nazwę STER. I w jego ramach właśnie ta aktywność gospodarcza była praktykowana. No, nie ma co się spodziewać, ale te zasadnicze struktury stowarzyszenia były właśnie, no, wynikały z uwarunkowań ustawowych, no więc był zarząd, był prezes, była komisja rewizyjna, jak to zwykle bywa. No ale takim charakterystycznym rysem tutaj było choćby ciało właśnie statutowe, kolegium sędziów, które to kolegium no, w szczególności miało na uwadze te właśnie zasady, reguły, w jakiś sposób pod tym regułom podporządkowywały się takie aspekty działalności jak zawody sportowe czy regaty. I tutaj no, ten wkład Polskiego Związku Żeglarskiego był bardzo praktyczny. Również sędziowie PZŻ-u świadczyli usługi na rzecz zewnętrznych organizatorów zawodów sportowych w sferze żeglarstwa. Również my w ramach PZŻ-u funkcjonowało szereg komisji, już nie wpisanych na stałe do statutu, ale które no właśnie w ramach jego zapisów zezwalających na tworzenie różnych gremiów były właśnie powoływane. I tutaj jak choćby komisja techniczna, czy komisja właśnie w jakiś sposób regulująca sprawy działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, Polski Związek Żeglarski niewątpliwie tutaj przez te dekady funkcjonowania zmieniał się podobnie jak w pewien sposób zmieniały się jego statuty, chociaż w zasadniczym zrębie były one podobne i to funkcjonowanie w
takich podstawowych aspektach jak zwoływanie sejmików czy zebrań zarządu były podobne, to jednak niekiedy pewne aspekty właśnie wynikające z praktyki działania dodawano. Notabene te zmiany statutów też mniej więcej pokrywały się ze zmianami na szczytach władz PZŻ-u, chociaż jakby w kwestiach szczegółowych to zagadnienie wymaga dalszych badań. Tutaj na załączonym zdjęciu chciałem pokazać właśnie sposoby, czy też świadectwo ingerencji w treść statutu z roku 1977. Pośrodku obrazek ilustruje właśnie zmiany dokonane w ramach analizy projektu statutu skierowanego do Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW. Po zatwierdzeniu treści statutu najpierw przez Sejmik PZŻ, potem przez Główny Komitet Kultury Fizycznej, a w ostatecznej instancji niejako przez ministerstwo oraz organ rejestrujący, ten statut był przyjmowany jako podstawa rejestracji. To umożliwiało zarejestrowanie stowarzyszenia i tutaj na prawo przykładowa decyzja właśnie Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni Państwo, działalność taka formalna to też wytwarzanie pewnego rodzaju dokumentacji właśnie przez Polski Związek Żeglarski. Wspomniałem już o regulaminach, ale proszę Państwa, gro takiej działalności wytwórczej w zakresie dokumentów to było korzystanie z prawa delegacji prawnej umożliwiającej przyznawanie patentów żeglarskich, które w tamtym czasie miały kluczowe znaczenie dla umożliwiały żeglowanie tak po wodach śródlądowych, jak i po akwenach morskich. I tutaj Polski Związek Żeglarski odgrywał kluczową rolę w formułowaniu list osób uprawnionych, ale także osób, którym z powodów choćby dyscyplinarnych czy zbliżonych do nich, takiej działalności należało zakazać, przynajmniej czasowo. I też trzeba powiedzieć, że ta procedura przyznawania tych uprawnień również obejmowała kontrolę przez organy Ministerstwa właśnie Spraw Wewnętrznych. Tutaj szczególnie aktywne było Biuro Paszportów w przypadku rejsów morskich i oceanicznych, ale także bardzo istotna rola, proszę Państwa, Wojsk Ochrony Pogranicza, które też miały swój głos, czy też wpływały na to, kto ostatecznie mógł w rejs wypłynąć. Polski Związek Żeglarski również książeczka wydawana przez Polski Związek Żeglarski umożliwiała z odpowiednim wpisem żeglowanie po wodach terytorialnych, z tym, że może warto wspomnieć, że w okresie PRL-u ta działalność praktycznie umożliwiała kontakt wzrokowy z wybrzeżami już terytorialnie obcymi. Natomiast właśnie to ze względu na odległość 3 mil morskich, które wówczas obowiązywała, było możliwe właśnie pływanie w pobliżu wybrzeży państw, obcych państw. Natomiast na tej podstawie nie można było zawijać, chociaż jak wykazuje rozmowa, relacja, o której wspomniałem, praktyka bywała właśnie inna, to znaczy przy odpowiednim umówieniu się z Bosmanem w porcie zagranicznym była możliwość nielegalnego odwiedzenia tego portu w ramach właśnie tych uprawnień do pływania krajowego. Szanowni Państwo, również Polski Związek Żeglarski wydawał szereg właśnie świadectw uprawnień, tak sędziowskich, jak i
choćby mierniczych, które właśnie były wykorzystywane w ramach realizowania zawodów choćby sportowych. Również Polski Związek Żeglarski pełnił odpowiedzialną funkcję rejestratora jachtów morskich. Ta rejestracja pozwalała właśnie danym jachtem wypływać w rejs. Szanowni Państwo, tutaj taka jeszcze ilustracja właśnie też no, pewnej współpracy, czy też kontaktów takich formalnych z instytucjami. Po lewej stronie pismo z Polskiego Związku Żeglarskiego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z roku 1982, zwracające się o uregulowanie, czy też o umożliwienie rejsów morskich właśnie już po okresie kilku miesięcy obowiązywania stanu wojennego. No, jak wiemy, tutaj te pływania były zawieszone i Polski Związek Żeglarski bezpośrednio do ministra pisał właśnie w sprawie otwarcia możliwości ponownych rejsów. Z kolei tutaj, proszę Państwa, formularz z Biura Paszportów właśnie służący do wyrażenia zgody bądź niezezwalania na pływania morskie. Szanowni Państwo, i jeszcze właśnie taki aspekt pewnego formalnego działania Polskiego Związku Żeglarskiego, czyli publikacje. Publikacje na czele właśnie z biuletynem informacyjnym Żagle, który pokazywał, opisywał właśnie tę rzeczywistość ówczesnych żeglarzy. W Polsce stanowił też forum wymiany właśnie informacji całkiem praktycznych, bo choćby był dział w dobie no, takich bardzo skromnych możliwości, dział można by nazwać zrób to sam, czyli porady, w jaki sposób sprzęt żeglarski można samemu przygotować. I w sposób systematyczny właśnie ten biuletyn informował o bieżącej działalności PZŻ-u, także w kwestii formalnych komunikatów, w których choćby informowano o zawieszeniu prawa do żeglowania kapitana, który sprzeniewierzył się etyce Polskiego Związku Żeglarskiego, który notabene ta etyka była jednym z punktów statutu, które członkowie Polskiego Związku Żeglarskiego byli zobowiązani do przestrzegania. Już kończąc, proszę Państwa, ta działalność statutowa, jak ona, taka ilustracja właśnie skądinąd mało znanego związku, zakresu jego działalności, ale w liczbach. Ta działalność, proszę Państwa, jak już wspomniałem, u progu lat 80. grupowała około 100-tysięczną rzeszę członków. Tysiące patentów rocznie było przez Polski Związek Żeglarski przyznawanych. Prowadzono na te potrzeby szereg właśnie egzaminów, które również finansowano w największej, proszę Państwa, liczbie ze środków dotacji budżetowych, natomiast znacznie skromniej budżet PZŻ-u zasilały składki członkowskie, notabene z którymi cały czas był po prostu problem. I w okresie takiego już dużego rozwoju właśnie Polski Związek Żeglarski grupował formalnie pod koniec 79 roku 39 okręgowych związków żeglarskich. Warto zobaczyć, że to była liczba różna od 49 województw wówczas obowiązujących w Polsce, no ale to wynikało z praktycznych uwarunkowań, no, że nie każde województwo miało po prostu akweny wodne, które wystarczająco liczne, gdzie wystarczająco liczne grono uczestników mogłoby taką organizację tworzyć. I Polski Związek Żeglarski właśnie podejmując te różne działania na niwie swojej podstawowej aktywności przez te wszystkie dziesięciolecia funkcjonował. I to już ostatni aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, pod kierownictwem ludzi z jednej strony bardzo
z żeglarstwem właśnie związanych i praktyków żeglarstwa, kapitanów żeglarstwa, ale też z drugiej strony pod wodzą czy też prezesostwem ludzi związanych z polityką, jak choćby Andrzej Benesz, prezes Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, czy znany państwu wszystkim, państwu swego czasu wicepremier rządu Mieczysław Franciszek Rakowski. I to wszystko, te uwarunkowania prawne tworzyły tę rzeczywistość, składały się na tę rzeczywistość Polskiego Związku Żeglarskiego, która po roku 89 była już w nowych warunkach kontynuowana i Polski Związek Żeglarski nadal jest częścią rzeczywistości stowarzyszeń. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I poproszę teraz panią doktor Annę Nowakowską-Wierzchoś z Archiwum Akt Nowych w Warszawie o przedstawienie referatu Sekcja Kobiet Prawników przy Lidze Kobiet Polskich i jej wkład w, jak to określono, doskonalenie systemu prawnego w Polsce w latach 1959-1989. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zacznę może nie historycznie, ani nie archiwalnie, a literacko, nawiązując do Leopolda Termanda i jego najsłynniejszej powieści Zły, w której naszkicował postać Zofii Chwały, sędziny rozstrzygającej w procesach małoletnich. Pomiędzy prawniczką a głównym bohaterem, sędzią, znaczy redaktorem śledczym Edwinem Kolanko, dochodzi do konfrontacji postaw wobec chuligaństwa młodzieży. Sędzina skarży się redaktorowi na niedoskonałość polskiego prawa karnego. I Zofia Chwała została została nazwana idealistyczną siłaczką, która wierzyła, że młodzież można wyleczyć z choroby cywilizacji, jaką było chuligaństwo, która wynikało z zagubienia w powojennym świecie, za które odpowiedzialni byli dorośli. I właśnie ze swoimi poglądami, tym uwrażliwieniem na sytuację dzieci, młodzieży, ale też pewną taką niezależnością, Chwała mogłaby być literackim wizerunkiem jednej z 30 prawniczek, które w 1959 roku utworzyły sekcję kobiet prawników przy zarządzie głównym Ligi Kobiet. Według ówczesnej socjolożki Krystyny Wrochno powstawanie odrębnych sekcji w Lidze Kobiet związane było z wchodzeniem na rynek pracy kobiet wykształconych. Oprócz prawniczek swoje sekcje zawodowe miały również architektki i one się taką nazwą posługiwały, formą żeńską. Później funkcjonowały jako sekcja sektora budowlanego wraz z napływem osób o innym wykształceniu. Istniała również sekcja pedagogiki rodzinnej. Dopiero w latach 80. powstała sekcja lekarek. Te sekcje zawodowe miały być zapewne szansą wykorzystania potencjału określonej grupy zawodowej kobiet na rzecz ogółu kobiet, możliwością przyciągnięcia nowych wykształconych działaczek, też promocją kobiet w nowych zawodach, ale też szansą na implementację nowych metod pracy, na przykład w środowisku wychowawców młodzieży. Niewykluczone, że na powstanie sekcji prawniczek, i to jest taka moja hipoteza, miało wpływ intensywne zaangażowanie Ligi w pracę nad kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, który został przyjęty ostatecznie w 1964 roku. Wieloletnie prace w tych komisjach kodyfikacyjnych, publiczne dyskusje wymagały profesjonalnego przygotowania, ale też wypracowania stanowiska organizacji całego środowiska kobiecego i stałej reprezentacji w obradach. Prawniczki, które były do tej pory ciałem doradczym, doraźnie obradującą radą prawną zarządu Ligi, która istniała w Lidze od 1949 roku, nie miała takiej możliwości jak silna, właśnie rozbudowująca się na kraj sekcja z regularnymi posiedzeniami, wymianą doświadczeń, uwzględniającą przynajmniej deklaratywnie. Się może, że to jest mało, ale należy pamiętać, że zaledwie 30 lat wcześniej, w 1929 roku, pierwsza kobieta w Polsce została dopuszczona do wykonywania zawodu sędziny. Pod koniec PRL, po odpływie działaczek Ligi związanym z powstaniem Solidarności, wprowadzeniem stanu wojennego, odnotowano 1076 członkiń. Wydaje się, że to może dużo nie wzrosło, ale mniej więcej w tym czasie w Polsce niecałe 2000 kobiet wykonywało zawód sędziny, a zawód sędziny był najczęściej wybierany przez głos i potrzeby kobiet z terenu.
W 1959 roku sekcję kobiet prawników czy prawniczek, bo tak częściej używały na początku, założyło 30. Wśród prawniczek tworzących sekcję właśnie przeważały sędziny. To było w pierwszych latach ponad 50%, około 50% z członkiń sekcji to były sędziny. Dopiero później, w latach 70. pojawia się większa grupa kobiet prokuratorów, radców prawnych. Najmniej licznie reprezentowaną grupą zawodową były zawsze pracownice naukowe oraz prawniczki z sektora administracji państwowej i terenowej. Sekcje zakładały zarówno te kobiety, które zdobyły wykształcenie i doświadczenie przed wojną, czyli pionierki zawodu prawniczego wśród kobiet, ale także te, które wykształciły się już po wojnie. Na przykład Zofia Wasilkowska, prawniczka przedwojenna, a powojenna Maria Regent-Lechowicz. Wybór zawodu podyktowany był albo tradycją rodzinną, no i tu jest kontynuacja jednak tradycji w linii męskiej, ale również zainteresowaniami, kwestiami prawniczymi i tutaj właśnie się pojawia bardzo często aspekt kobiecy, gdyż jakaś kobieta miała na przykład problem z ustaleniem ojcostwa. Można powiedzieć, że prawniczki w polskim życiu publicznym przecierały szlaki i ścieżki awansu innym kobietom, ponieważ pierwszą kobietą minister w Polsce powojennej była właśnie minister sprawiedliwości Zofia Wasilkowska, przez 15 lat przewodnicząca sekcji. Z kolei Maria Regent-Lechowicz była pierwszą kobietą w Polsce, która w 1983 roku została mianowana na stanowisko ambasadora. Więc jakby ten zawód prawniczy był takim trampoliną do być może kariery też państwowej. Członkinie sekcji właśnie swoją pracę zawodową związane były też z tematyką bliską Lidze Kobiet. Pracowały w sądach, kuratoriach, w komórkach Ministerstwa Sprawiedliwości zajmującymi się prawem rodziny, młodzieży, dziećmi. Nawet pracę naukową wielokrotnie poświęcały tematyce prawa rodzinnego, jak wciąż aktywna zawodowo profesor Wanda Stojanowska. Ten cytat w tytule mojego wystąpienia zaczerpnęłam z opracowania członkiń sekcji kobiet prawników, który został opublikowany na łamach biuletynu wewnętrznego Ligi Kobiet Nasza Praca. Ponieważ ta duma z wkładu w doskonalenie prawa polskiego pojawiała się w sprawozdaniach i opracowaniach wewnętrznych na sekcji niejednokrotnie. Głównym założeniem statutowym sekcji kobiet prawników było badanie zagadnień prawnych, opiniowanie i zgłaszanie nowych rozwiązań legislacyjnych. Przede wszystkim obiektem analizy miały być przepisy prawne dotyczące kobiety, dziecka i rodziny. Do innych zadań sekcji statutowo należało podnoszenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa, wiedzy prawniczej, współpraca z poradniami społeczno-prawnymi oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet prawników. Sekcja kobiet prawników opiniowała i zgłaszała poprawki dotyczące kobiet na przykład w kodeksie pracy, prawie lokalowym, ustawie zapobiegającej i przeciwstawiającej demoralizacji młodzieży oraz we wspomnianym już kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Propozycje zgłaszane do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przede wszystkim miały zabezpieczyć kobietę i dzieci przed ewentualnym rozpadem pożycia i patologiami w rodzinie. Prawniczki proponowały na przykład wprowadzenie 3-miesięcznego, między innymi, okresu pomiędzy rejestracją chęci zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego, a samą uroczystością zaślubin, co miało dać narzeczonym czas do namysłu. Prawniczki zakładały również ustalenie wieku nupturientów na 21 lat, licząc, że osoby w tym wieku są już świadome swoich wyborów. I ten postulat sekcji kobiet prawników był także na rękę państwu polskiemu, ponieważ mężczyźni w stanie wolnym, nieobciążeni rodziną, mogli odbyć swobodnie służbę wojskową bez przerzucania kosztów utrzymania rodziny na krewnych czy instytucje państwowe. I te ciekawe poprawki zgłaszane przez sekcję były niejednokrotnie nawiązaniem czy też kontynuacją propozycji zgłaszanych przez środowiska kobiece przed II wojną światową. W latach 30., kiedy w ówczesnych dyskusjach nad kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Na przykład taką propozycją był postulat wprowadzenia do kodeksu rodzinnego zapisu o obowiązkowych badaniach przedmałżeńskich. Miały one w przyszłości wykluczyć wzajemne zarażanie się chorobami wenerycznymi oraz, co zwłaszcza było bliskie działaczkom, poczęcie dzieci z poważnymi upośledzeniami. Podobnie zastrzeżenia proponowały badania, czy wykluczenie z zawarcia małżeństwa osoby uzależnionych od narkotyków, alkoholu czy gruźlików. I tak bez kontekstu przedwojennego w tej nowej rzeczywistości politycznej postulat ten nabrał nowego znaczenia, może większej ingerencji w życie obywateli, a nie tylko ochrony kobiet i dzieci,
ale ostatecznie nie wszedł w życie z powodu niedostatecznego przygotowania polskiej służby zdrowia. Ale przykład ten pokazuje pewien transfer idei pomiędzy dwoma rzeczywistościami politycznymi i też pewną konsekwencję w realizowaniu postulatów środowiska kobiecego polskiego i międzynarodowego, bo często te postulaty były nakładały się na siebie. Tym bardziej, że sekcja od 1960 roku należała do Międzynarodowej Federacji Kobiet Zawodów Prawniczych, organizacji powstałej w 1928 roku we Francji, zrzeszającej kobiece stowarzyszenia prawnicze z różnych krajów o różnym odcieniu politycznym, do której przed wojną należały polskie prawniczki ze Związku Kobiet z Prawniczym Wykształceniem. I jest to też o tyle warte podkreślenia, że federacja miała charakter transnarodowy i oddolny, w przeciwieństwie do jednolitej politycznie odgórnie sterowanej Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet, do której należała Liga jako całość. Nieprzypadkowo na początku mojego wystąpienia nawiązałam do bohaterki Tyrmanda Zofii Chwały, ponieważ prawniczki Ligi Kobiet, zgłaszając swoje uwagi do ustawy właśnie o ochronie nieletnich przed demoralizacją, to jest akurat końcówka lat 70., zwracały uwagę na pozaustawowe formy działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej opartej na nowych nurtach w pedagogice i psychologii, czyli raczej opieka kuratora niż dom poprawczy. Jeżeli środowisko rodzinne nie było patologiczne, to raczej zostawić to dziecko z rodziną i opiekować się nim jakoś prawnie, niż separować. A rozwiązanie sprawy przed sądem miało być w przypadku nieletnich ostatecznością, jeżeli zawiodły działania profilaktyczne. Chyba że chodziło o poważne czyny karalne i małoletni by miało skończone 13 lat. Reasumując ten wątek, prawniczką Ligi Kobiet chodziło o dobro nieletniego, o które miały zawalczyć również organizacje społeczne jak Liga czy samorząd mieszkańców. Innym priorytetem kobiet prawników była edukacja prawnicza społeczeństwa, na przykład poprzez udzielanie na łamach biuletynu Nasza Praca porad prawnych. I w ten prosty sposób prawniczki sekcji wyjaśniały zmiany na przykład w nowych przepisach dotyczących sądownictwa, skupiając się na kwestiach ważnych dla kobiet, na przykład miejscu, w którym można rozstrzygnąć sprawę rozwodową. W latach 80. już po stanie wojennym poruszono kwestię uzyskania świadczeń alimentacyjnych od osób pozostających poza granicami kraju, czy też analizowano prawo pracy na czas stanu wojennego. Podobny charakter miały również publikacje książkowe wydawane przez Zofię Wasilkowską, czyli Małżeństwo, Istota, Trwałość, Rozwód, czy Prawo w życiu kobiety, dzięki którym zarówno kobiety, jak i pracownicy społeczni mieli świadomość obowiązujących praw wyartykowanych w przystępny sposób. Sekcja kobiet prawników zaczynała przy Zarządzie Głównym Ligi Kobiet. W 1964 roku zmieniono status i sekcja odtąd całościowo działała przy lidze, a nie tylko przy jej zarządzie. Pozwoliło to tworzyć sekcje wojewódzkie, przyciągać prawniczki z mniejszych miejscowości, a co najważniejsze też służyć pomocą i poznać problemy kobiet z terenu. Na przykład poprzez dyżury w poradniach prawno-społecznych, gdzie rozwiązywały kłopoty pojedynczych kobiet i ich rodzin, pomagając przygotować pisma, na przykład pozew rozwodowy, czy sądowy, w ogóle jakiś pozew. I tak w 1984 roku sekcja udzieliła ponad 21 tysięcy porad prawnych. W samej Bydgoszczy w 1987 roku sekcja udzieliła 744 porady 569 kobietom i 10 mężczyznom. Niektóre osoby, widać, korzystały kilkukrotnie. Ze sprawozdań Ligi wynika, iż zwracające się o pomoc osoby liczyły głównie na poradę w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, prawa do lokalu, ale też jeśli chodzi o sposób uzyskania renty czy świadczeń chorobowych. I na podstawie tych doświadczeń z poradni prawniczki miały gotowy materiał i przygotowywały takie raporty dotyczące sytuacji prawnej kobiet, oceny skuteczności niektórych instytucji prawnych, społecznych, ale też przydatności obowiązujących przepisów. W latach 80. Liga Kobiet wraca do zakładów pracy. Od listopada 1981 roku funkcjonuje już jako Liga Kobiet Polskich. I tam też na terenie zakładów pracy udziela pomocy prawnej, też wygłasza pogadanki przez radiowęzeł, więc Liga czy też sekcja za sprawą takich działań pracowała nie tylko na rzecz kobiet jako ogół, ale reagując w konkretnych indywidualnych przypadkach.
Krańcową datą mojego tekstu jest 1989 rok, koniec PRL, ale nie koniec działalności Ligi i Sekcji Kobiet Prawników. Liga Kobiet funkcjonuje do dziś w formie szczątkowej, gdzieś w terenie. Natomiast na razie nie udało mi się uzyskać odpowiedzi, kiedy przestała istnieć Sekcja Kobiet Prawników. Tego nie wie nawet wiceprzewodnicząca Ligi. Ale ten czas transformacji, jeżeli miałabym przygotować jakieś opracowanie na temat sekcji, nie mogłabym zamknąć go na 89 roku, ponieważ ten czas transformacji był bardzo aktywny dla prawniczek. Opiniowały projekty prawne proponowane przez nowe władze w nowej rzeczywistości politycznej, próbując właśnie w tym nowym systemie zachować pewne przywileje dla kobiet, osób starszych czy osób poświęcających swoją pracę nad opiekę nad potrzebującymi. I też ważną kwestią pozostawał dla sekcji dostęp kobiet do aborcji w takiej formie, w jakiej istniał w PRL i został wywalczony właśnie głosami kobiet, Ligi Kobiet. Wiele przepisów zgłoszonych czy popieranych przez sekcję kobiet prawników funkcjonuje do dziś, jak na przykład fundusz alimentacyjny czy sądy rodzinne. Więc Liga Kobiet była tak zwanym pasem transmisyjnym partii do kobiet, ale za sprawą też kobiet prawników ta transmisja odbywała się również w drugą stronę i środowiska kobiece miały również wpływ na prawodawstwo polskie, nawet jeżeli to prawo było wyznaczone przez jakieś granice wyznaczone przez partię. Jak duży to był wpływ, pozostanie przedmiotem dalszych badań. Natomiast sekcja kobiet prawników wydaje mi się o tyle ciekawa, jeśli tak, dlatego jak wyrwałam ją z całościowej działalności Ligi, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ciekawym środowiskiem nie tylko działaczek społecznych, czy też politycznych, ale też gronem intelektualistek, ekspertek, kobiet piszących, które realizowały się zawodowo poza Ligą, budowały swoją podmiotowość i sprawczość, jak to mówią socjolodzy, i wydają mi się one bardziej wielowymiarowe niż te przedstawicielki polityczne Ligi, które z racji wykonywanego stanowiska na przykład zasiadały w ławach sejmowych. I już kończąc to, chciałam powiedzieć, że wygłoszony przeze mnie tekst będzie fragmentem większej całości, większej pracy poświęconej ogólnie prawniczkom w XX wieku. Dziękuję. Dziękuję i poproszę pana doktora Karola Nawrockiego z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku o zaprezentowanie referatu zatytułowanego Od działaczy w mundurach do kanciastego stołu. Zarys historii pomorskich struktur piłki nożnej w latach 1945-1989. Dzień dobry, witam szanowni państwo. Gratuluję pomysłu na tę konferencję organizatorom. Mój referat to będzie, szanowni państwo, oczywiście historia w pigułce, bo nie da się przedstawić 45 lat jakiejkolwiek organizacji społecznej czy politycznej w ciągu 20 minut. Pozwólcie więc, że skupię się na dwóch przełomowych momentach, mianowicie na roku 1945 i na roku 1989, które są sugerowane w tytule tego referatu, a przestrzeń między tymi datami zasygnalizuję, szanowni państwo, i oczywiście opiszę ją w wersji drukowanej. Skutki II wojny światowej dotknęły naturalnie również środowisko sportowe w Polsce, które po roku 1945 musiało zmierzyć się z masą trudności. Wśród tych trudności trzeba wymienić śmierć działaczy sportowych, jak oblicza i zawodników. Bogdan Tuszyński, w czasie II wojny światowej zginęło ponad 1400 polskich sportowców, w tym około 50 olimpijczyków. W latach 39-45 nastąpił naturalnie wyłom w procesie szkolenia. W czasie wojny i tuż po niej ogólna i ogromna skala migracji w związku z przesunięciami granic i tą sygnalizowaną śmiercią sportowców, w końcu zniszczenia sportowej infrastruktury, brak środków finansowych i tak dalej, ogólnie znane rzeczy. Co ważne, charakterystyczne i coś, co nie budzi większych kontrowersji, to oczywiście fakt, że po roku 1945 sport, w tym piłka nożna, nie były dla komunistów najważniejsze i to jedna z tych niewielu rzeczy, które należy uznać, tak jak mówię, za naturalne. Reaktywacja życia sportowego na ziemiach polskich po 1945 była przede wszystkim dziełem ludzi związanych ze sportem
przedwojennym. Dlatego też w latach 1945-1947, dokładnie tak jak sygnalizował profesor Jarosz, piłka nożna odradzała się w sposób spontaniczny. Strategia komunistów wobec sportu generalnie, a także wobec piłki nożnej polegała na zachęcaniu Polaków do odbudowy tych struktur, do promowania postaw konstruktywnych i nieprzywiązywania w tych pierwszych latach tak wielkiej wagi do walki z przedwojennym systemem wartości. To nie było w tych pierwszych latach po wojnie aż tak ważne. Za początek wznowienia polskiej aktywności sportowej w Gdańsku i na Pomorzu, o którym mam powiedzieć te kilka słów, uznaje się mecz z 17 kwietnia 1945 roku. W tym meczu udział wzięli milicjanci z 6 Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, w Rzeszczu, a także sowiecka kampania reflektorzystów. Po tym meczu narodził się, bo oczywiście nie odrodził, sport milicyjny w Gdańsku. Powstał milicyjny klub sportowy Pogoń, który ostatecznie przyjął nazwę Wybrzeże i pod taką nazwą był znany do końca lat 80., a jeszcze w latach 90. W połowie 1946 roku w całym województwie gdańskim działało 7 milicyjnych klubów sportowych zrzeszonych w okręgowych związkach sportowych. To nie były oczywiście wyłącznie kluby piłkarskie. W maju 1945 roku przedwojenni zawodnicy i działacze reaktywowali najstarszy gdański klub, kolejowy klub sportowy Gdania. Gdania była polonijnym klubem, klubem Polaków w wolnym mieście Gdańsku zdominowanym przez Niemców od 1933 roku i tuż potem przez niemieckich nazistów. Od początku w Gdańsku działała sekcja piłki nożnej. Działalność po roku 1945 wznowiły też kluby tczewskie jak Wisła, jak Unia, Flota Gdynia, Bałtyk Gdynia, szereg klubów z mniejszych miejscowości, w tym klub KBW Kościerzyna. A na mapę pomorskiego sportu weszły także kluby zupełnie nowe, jak klub Biura Odbudowy Portu, który później przyjął nazwę Lechia Gdańsk. Pod taką nazwą też jest znany. Ogółem w roku 1945 w województwie gdańskim powstało około 25 klubów posiadających sekcję piłki nożnej. W ciągu tych pierwszych trzech lat do roku 1948 liczba ta wzrosła do około 50 i tak się kształtowała w pierwszych latach Polski w cudzysłowie ludowej. Rozkwit klubów piłkarskich na Pomorzu oraz plany rozpoczęcia rozgrywek na szczeblu wojewódzkim stwarzały oczywiście, Szanowni Państwo, konieczność wyłonienia struktury piłkarskiej. Ta struktura miałaby reprezentować środowiska piłkarskie przed władzami miasta, ale także przed rodzącym się Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Więc takie organizacyjne spotkanie gdańskich struktur piłkarskich odbyło się 30 lipca 1945 roku w świetlicy gmachu Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, co niejako już wyznaczyło kierunek formowania tych struktur i wyznaczyło kierunek środowiska, jakie niebawem zdominuje piłkę nożną. Podstawowym celem zebrania był wybór władz oraz formalne utworzenie organizacji sędziowskiej, skoordynowanie turniejów piłkarskich. Co ważne, był to pierwszy okręgowy związek piłki nożnej w Polsce północno-zachodniej. Na pierwszego prezesa tymczasowego zarządu gdańskiego ZPN wybrano funkcjonariusza milicji, szefa wydziału personalnego KWMO, podporucznika Stefana Olejnika. Olejnik był przed wojną związany z poznańskim sportem. W czasie II wojny światowej w Poznaniu organizował rozgrywki piłkarskie zabronione przez Niemców, organizował je nielegalnie. Przed przyjazdem do Gdańska był także organizatorem MO w Poznaniu. W czasie pełnienia swojej funkcji był oczywiście członkiem Polskiej Partii Robotniczej, następnie PZPR. Pierwszy zarząd składał się, Szanowni Państwo, niemal wyłącznie z ówczesnych milicjantów, przed wojną, co jednak trzeba szczerze przyznać, zaangażowanych w sport, czyli nie byli oni tylko milicjantami, ale milicjantami, którzy w II Rzeczpospolitej związani byli z piłką nożną. I tak poza Olejnikiem resort bezpieczeństwa, czyli milicję obywatelską, reprezentowali także sekretarz OZPN, także pochodzący z Poznania, Edward
Szymanowski, kierownik sekcji awansów i odznaczeń Komendy Wojewódzkiej MO. Członkiem zarządu był Tadeusz Małecki, który był adiuntem komendanta wojewódzkiego MO, a także milicjant Władysław Pietrowiak. Co charakterystyczne, wszyscy czterej pełnili w resorcie funkcje administracyjne, a co więcej, w tej pierwszej fazie formowania milicji bądź się zwolnili, bądź zostali z niej zwolnieni. Jako przedstawiciel przedwojennych gdańszczan w Okręgowym Związku Piłki Nożnej występował Alfons Federski, a także Wincenty Kurowski. Federski przed wojną był działaczem gdańskiej Polonii, kolejarzem, w roku 1942 przymuszony do podpisania niemieckiej listy narodowościowej w kategorii Leitungspolen. Po wojnie wrócił do pracy w PKP z krótką przerwą na pełnienie funkcji instruktora boksu w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, a więc też był związany z organami bezpieczeństwa PRL, był członkiem PPR, następnie PZPR, a więc jak wszyscy poza Wincentem Kurowskim związany był z aparatem bezpieczeństwa. Uzupełnienie składu tego pierwszego gdańskiego zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej stanowił oficer pożarnictwa major Władysław Sroka, późniejszy korespondent sportu i szef Gdańskiej Straży Pożarnej. Nie będzie, szanowni państwo, wobec tego nadużyciem, potwierdzę to jeszcze raz, że fundamentem pomorskiej piłki nożnej po roku 1945 stali się funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, ale funkcjonariusze, którzy byli związani uprzednio ze sportem jeszcze w II Rzeczpospolitej. W późniejszych latach sport, w tym piłka nożna, przechodził oczywiście szereg zmian wynikających z atmosfery politycznej. W epoce stalinowskiej sport już wprost stał się czynnikiem współtworzącym nowy ustrój komunistyczny. Jak pisał we wstępie do odpowiedniej uchwały Biura Politycznego PZPR Bolesław Bierut, uchwały dotyczącej sportu, tu cytat: należy bardziej niż dotychczas docenić sprawę wychowania fizycznego młodzieży i ruchu sportowego, otoczyć go należytą troską i opieką. Koniec cytatu, a pierwszą reakcją pomorskich struktur piłki nożnej na tę opiekę był spadek bezwzględnej liczby aktywnych klubów piłkarskich z 59 do 41. Następnie w roku 50 zlikwidowano oczywiście okręgowe struktury piłkarskie, podobnie jak ze Związkiem Żeglarskim, zastępując je sekcjami piłki nożnej przy wojewódzkich komitetach kultury fizycznej. Zlikwidowano także tradycyjne nazwy klubów, zastępując je nazwami zrzeszeń. Podstawowym zadaniem sekcji, czyli tych zlikwidowanych struktur piłkarskich, zestalinizowanych struktur piłkarskich, było, to też cytat, przyczynienie się do realizacji uchwały Biura Politycznego KCPZPR w sprawie kultury fizycznej i sportu. Prezesem pomorskich struktur piłkarskich w tych ciężkich czasach był Stanisław Kwarczyński, który jednak utrzymał swoją pozycję także po roku 1956. Bardzo niewiele wiadomo o tym prezesie, ciężko zdobyć jego dokumenty. Wiemy tylko, że w latach 80. współpracował z SB jako właściciel lokalu kontaktowego. To jest jedyna przesłanka znajdująca się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. W kolejnych latach prezesami OZPN byli m.in. Zygmunt Olecki czy Janusz Siejka. Janusz Siejka był w czasie II wojny światowej żołnierzem polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Później w PRL był także związany z systemem komunistycznym. Życiorysy tych osób, szanowni państwo, i składy zarządów od roku 1945 do lat 80. dowodzą, że większość członków tych zarządu należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej czy Partii Satelickich. Niemniej, co ważne, terenowe struktury piłkarskie nie reagowały wprost na polityczne przełomy. Nie reagowały, reagowały wyłącznie dopasowując swoje struktury. Niemniej w orbicie zarządów poruszali się wciąż ci sami ludzie. Tak jak powiedziałem, Kwarczyński został prezesem w czasach stalinowskich, ale utrzymał swoją władzę także po roku
1956, podobnie było w latach 60., w latach 70. i w latach 80. Każdorazowo więc w skład nowego zarządu wchodzili działacze raczej znani i aktywni od wielu lat w pomorskiej piłce nożnej, ale warto dodać, że w zarządach na przestrzeni tych kilku dekad znajdziemy także oficerów, to jest największa grupa, oficerowie Marynarki Wojennej PRL, informatora Zarządu Informacji Wojskowej, współpracowników Służby Bezpieczeństwa, także kilku prominentnych działaczy PZPR i ZSL, w tym m.in. wojewody gdańskiego czy z lat 80. Jerzego Szwarca. Jakby nie badać tych struktur, jakby się im nie przeglądać, zdominowane one były przez osoby związane wprost z systemem komunistycznym. I teraz, drodzy Państwo, przeskoczę do końcówki PRL-u. Kondycja struktur piłkarskich w latach 80., w drugiej połowie lat 70. już, ale też w latach 80. była fatalna. Upartyjnienie związku, opanowanie go przez ludzi systemu nie było bynajmniej największym problemem. Było rzeczą naturalną, naturalną dla systemu totalitarnego i występującą także w innych związkach sportowych. W polskiej piłce nożnej dominowały jednak w latach 80. matactwa finansowe i transferowe, tak zwane lewe etaty, chaos organizacyjny i zupełnie nieudane próby reform. Problem numer jeden w tym czasie stanowiła wszechobecna w piłce nożnej, znana z filmów, znana z wielu artykułów prasowych, korupcja przy udziale sędziów i działaczy i piłkarzy w postaci powszechnego ustawiania meczy ligowych. Jak pisał w swojej książce Andrzej Iwan, korupcja była tym bardziej groźna, tu cytat, tym większa i tym bardziej groźna, że krążyły pieniądze niczyje zakładowe. Sędziów nie próbowano przekupywać wyłącznie pieniędzmi. Tutaj z kolei wspomnienia Janusza Wójcika, trenera piłkarskiego, cytat, wręczaliśmy im na przykład zestawy szynek, konserw, fundowaliśmy dobre obiady, a oni chętnie korzystali. Koniec cytatu. Szansą na zmianę oblicza polskiego sportu był kończący się PRL i rządy pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego. W obliczu politycznego przełomu, to nawiązanie wprost do tytułu mojego referatu, jeden z trenerów, Leszek Jezierski, noszący taki dość sugestywny pseudonim Napoleon, komentował te możliwości transformacji środowiska sportowego w następujących słowach. W rozmowie na temat panujących w polskiej piłce warunków i zasad proponuję, aby działacze, piłkarze i trenerzy zasiedli przy kanciastym stole. Czemu przy kanciastym? Bo Polski Związek Piłki Nożnej chyba nie zasługuje na to, aby stół był okrągły, było tyle kantów. Koniec cytatu. Niestety, Szanowni Państwo, uwarunkowania polityczne, niezdecydowane rządy Tadeusza Mazowieckiego, szereg błędów transformacyjnych wpłynął także na środowisko sportowe. Atmosfera, oczywiście nie wprost rozstrzygnięcia polityczne, ale atmosfera panująca w Polsce, sygnał o stylu i mechanizmach wprowadzonych w roku 1989 zmian do gdańskich działaczy piłkarskich przyszedł z Warszawy. Podczas 62. walnego zjazdu PZPN, który odbył się we wrześniu 1989 roku, wybrano nowe, także w cudzysłowie, nowe władze piłkarskie. Jak czytamy w księdze wydanej z okazji jubileuszu 80-lecia PZPN, cytat, zjazd, o którym mówiło się długo przed jego rozpoczęciem, zawiódł oczekiwania. Nie doszło do spodziewanych radykalnych zmian w związku. Krytykowano powszechnie pracę dotychczasowego zarządu, ale do nowych władz wybrano w większości tych samych ludzi. Zastanawiano się bez większego efektu nad metodami zatrzymania pogłębiającego się kryzysu. Koniec cytatu. Na prezesa zarządu wybrano Jerzego Alojzego Domańskiego, który zastąpił Zbigniewa Jabłońskiego. Przypomnę tylko, że ten ostatni w PRL prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 1986-1989 był komendantem wojewódzkim i miejskim MO w Krakowie. Z kolei Jerzy Domański, nowy
prezes PZPN, był z wykształcenia dziennikarzem. Swoją karierę w Polskim Związku Piłki Nożnej rozpoczął w roku 1977, w PZPR działał od roku 1979, potem był redaktorem m.in. Sztandaru Młodych, Przeglądu Tygodniowego, do dziś jest chyba redaktorem naczelnym Przeglądu, o ile dobrze pamiętam. Jak nie trudno się domyślić, prezes Domański, szanowni państwo, nie stał się reformatorem polskiej piłki nożnej, a był raczej gwarantem przejścia ludzi z poprzedniego systemu do Polskiego Związku Piłki Nożnej, gwarantem pewnego systemu myślenia o piłce nożnej w takim szerokim zakresie korelacji z PZPR, która odchodziła. Ci ludzie przechodzili do Związku Sportowego. O pierwszych efektach pookrągłostołowych rządów piłkarskiej centrali po raz kolejny czytamy w Księdze Jubileuszowej. W grudniu 1989 roku, akurat na tydzień przed rocznicą narodzin PZPN, umarła nazwa PRL i odrodziła się Rzeczpospolita. Nie szły jednak za tym reformy, jakich wymagała nowa epoka. Wiele zmieniło się w życiu rodaków, ale futbol zdawał się nie poddawać wiatrowi przemian. Koniec cytatu. Drodzy państwo, już zbliżając się do końca, wydawać by się mogło, że Gdański Okręgowy Związek Piłki Nożnej nie pójdzie ścieżką wydeptaną przez centralę piłkarską. Działacze mieli świadomość tego, że do 1989 roku nie wyglądało to tak, jak powinno. W jednej ze związkowych publikacji dotyczących tamtych czasów, publikacji autorstwa prominentnego działacza pomorskich struktur piłkarskich, czytamy: z końcem roku 90 zarząd gdańskiego OZPN podjął decyzję o poddaniu się do dymisji. Przyczyny tego kroku należy dopatrywać w szeregu przesłanek i tu jest wymieniony szereg przesłanek, wśród nich dwie szalenie ważne. Oparciu zarządu OZPN Gdańsk na aktywistach wywodzących się z szeregu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to jest w tym stanowisku krytykowane, i jej partii satelickich oraz brak koncepcji funkcjonowania organizacji w warunkach transformacji ustrojowej. Mają też świadomość działacze piłkarscy w 1989 roku, że zmieni się cały system funkcjonowania sportu, czy przynajmniej powinien się zmienić, i oparcie tego na nieformalnych kontaktach z PZPR nie będzie już tak funkcjonowało, nie będzie na tyle efektywne w latach 90. Wyglądało więc na to, że związkowcy z Pomorza byli gotowi odpowiedzieć zgodnie z oczekiwaniami społecznymi na nowe czasy, ale niestety nowy zarząd został zdominowany przez tych samych ludzi z przemijającej epoki. Wskutek posunięć kadrowych w 13-osobowym zarządzie gdańskiego OZPN znalazło się 9 osób, które aktywnie działały na wysokich szczeblach gdańskiej piłki nożnej przed 1989 rokiem. Również dwóch z trzech członków komisji rewizyjnej miało bogaty przedtransformacyjny staż, także staż partyjny. Ludzie nowi w tych starych strukturach weszli do sądu koleżeńskiego. Sąd koleżeński był pozbawiony działaczy sprzed 1989 roku, ale też symptomatyczne, że w latach 1991-1995 sąd koleżeński nie rozpatrywał żadnej sprawy. Zupełnie już tak z przekąsem powiem, że zupełną odnowę stosunków panujących w pomorskiej piłce nożnej mógł przynieść nowy członek zarządu, major Bolesław Żuraski, wysoki funkcjonariusz SB z powiatu czeskiego, który nie poddał się weryfikacji funkcjonariuszy, zakończył swoją działalność zawodową, szukając jednocześnie nowego zajęcia w strukturach pomorskiej piłki nożnej. Szanowni państwo, w czasie 4-letniej kadencji zarządu wybranego w marcu 1991 roku zaszło oczywiście szereg zmian. Jedni odchodzili, drudzy przychodzili, ale nie sprawiło to, że te struktury zostały odnowione. W orbicie zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 90.
funkcjonowali ludzie z poprzedniego systemu, związani z poprzednim systemem, takim ostatnim akordem i wyraźnym zaakcentowaniem tego, co działo się w pomorskiej piłce nożnej, było zastąpienie na stanowisku prezesa OZPN Wiesława Wiki przez Henryka Klocka, który pozostawał prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w latach 1992-2012. Henryk Klocek, nie będę przytaczał bardzo bogatej kariery, był członkiem PZPR od roku 64, był też głównym aktorem największej afery korupcyjnej w Polskim Związku, w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w latach 2000. Natomiast w najbliższych wyborach następuje także reaktywacja działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Już start w tych wyborach potwierdził pan Andrzej Szczepański, pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR i sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Słupsku w latach 70. i 80. Człowiek 70-letni. Na szczęście to już jest, tak jak mówię, ostatni akord funkcjonowania działaczy z poprzedniej epoki w pomorskich strukturach piłkarskich. Trzeba mieć nadzieję, że odchodzenie tych osób wyjdzie Polsce na dobrze. Tym samym życzę naszym piłkarzom sukcesów na nadchodzącym Euro i dziękuję Państwu za wysłuchanie tego referatu. Dziękuję. Mamy teraz chwilę czasu na dyskusję. Proszę o pytania. Prosiłbym tylko, żeby pytania dotyczyły tematów wygłoszonych referatów. Ja dwa, bym powiedział, zagadnienia chciałem poruszyć, no i w tym pytania. Pierwsze, kolarstwo. Jak wiadomo, i to z autopsji mogę potwierdzić, no, ruszanie się po akwenach poza Strażą Graniczną, no to było dosyć utrudnione. No więc jak wyglądała sytuacja, pierwsze, zgody na wiosłowanie po akwenach, jak to się mówi, poza granicą, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, ile osób skorzystało z tej drogi ucieczki? To by było jedno pytanie do pana i drugie pytanie do pani odnośnie kobiet. Mianowicie, no te z autopsji mogę potwierdzić, bo już patrząc na moje włosy, to wiem, jak to się wtedy żyło. Powiedziała pani o prawniczkach, o kobietach wykształconych, które dbały o dzieci, o demoralizację, żeby nie było i tak dalej, i tak dalej. Ale brakuje mi w pani wypowiedzi, a wydaje mi się, że to by było bardzo istotne, poruszyć zagadnienie, że ten system poprzez dawanie, jak to się mówi, paciorków kobietom 8 marca, jak kwiatuszka, czy jakąś tam kopertówkę małą, to te kobiety nie walał. No, osobiście mogę to potwierdzić, prawda, z zachowania w pracy, jak te kobiety wyglądały. To były niewolnice. I tutaj mi brakuje właśnie takiego jakiegoś akcentu, żeby powiedzieć, że cały system gloryfikujący kobiety, kobiety na traktorze, wiadomo, że potem lekarze stanęli w obronie i zostało cofnięte, a potem kobiety górniczki, czy tam jakieś jeszcze inne zawody takie, które były zastrzeżone dla mężczyzn ze względów czysto fizycznych, czy nawet psychologicznych, no próbowano i kobietami się posłużyć. Brakuje mi właśnie tego akcentu, że cała ta polityka odnośnie kobiet, dawanie im, tak jak była pani kapitan żeglugi wielkiej, ja już nie pamiętam w tej chwili jej nazwiska, między innymi, no to też gloryfikowano, jak to kobiety mają dobrze, że mogą teraz, ach, co one mogą robić, ale prawdę mówiąc, to były niewolnice. O tego mi brakuje w pani ujęciu. Dziękuję. Michał Przeperski, Instytut Pamięci Narodowej. Chciałem mieć pytanie do doktora Karola Nawrockiego. W swoim referacie
przedstawił pan bardzo przekonujący sposób to, że struktury piłkarskiej, no nie tylko centrali, jak widzimy, ale też regionu były no, przesiąknięte, jakby tego nie określić, obsadzone bardzo silnie przez działaczy w mundurach, przede wszystkim tych milicyjnych. No i właściwie jak spojrzymy na historię Polskiego Związku Piłki Nożnej w centrali od 45 do 89, to znajdziemy tam Jerzego Bordziłowskiego, jest Wiesław Ociepka, również w momencie, kiedy jest szefem MSW. W związku z tym pytanie, dlaczego właściwie tak było? Rozumiem, że częściowo odpowiedzią jest, że to tradycja, bo na przykład Władysław Bończa-Uzdowski w czasie II RP, a potem po wojnie. No ale czy tylko? Właściwie jakie są tego powody? Dziękuję. Konrad Rokicki, Instytut Pamięci Narodowej. Pytanie do doktora Tadeusza Ruzikowskiego. Z czego wynikało to, że... No, wiadomo, wszystkie sporty były finansowane, wszystkie te związki były finansowane w jakiś sposób przez państwo. I to jest pytanie, które odnosi się głównie do tych lat wcześniejszych, stalinowskich i tuż postalinowskich. W jaki sposób motywowano wykładanie pieniędzy na ten sport, który no, z ducha nie był robotniczy, czy tak jak, przepraszam cię Karol, tak plebejski jak piłka nożna, prawda? No, to by się dało wytłumaczyć. Natomiast żeglarstwo było takim sportem przed wojną burżuazyjnym. Kluby żeglarskie, które istniały, były klubami, które gromadziły śmietankę towarzyską, oficerów, ziemian itd., itd. Nie było ogólnodostępne, więc czym tak naprawdę w tych 50. latach tłumaczono ten rozwój sportu żeglarskiego? To, że się wykłada konkretne pieniądze na to. Dziękuję. Drabik Sebastian, IPN. Ja mam pytanie do pana profesora Jarosza. Tam wśród tych organizacji, których rejestracji odmówiono, był, jeśli dobrze widziałem, Związek Poszkodowanych w Ravensbrück, czy ofiar Ravensbrück, tam widziałem. I to dość ciekawe, no bo jakby martyrologia była popierana przez władzę, więc chciałem zapytać właśnie o dlaczego, czy pan profesor jakby może zastanowić się nad tą kwestią, dlaczego akurat on się tam znalazł i odmówiono. A druga rzecz to właśnie, no zaskoczyła mnie ta duża właśnie liczba organizacji kościelnych i przykościelnych i liczba uczestników tych organizacji. Czy w dokumentach administracyjnych czy partyjnych jakoś traktowano je razem, te organizacje z innymi społecznymi, czy specjalnie wyodrębniano? To też chciałem zapytać o to. I jeszcze mam pytanie do pani doktor Nowakowskiej-Wierzchoś. Pani doktor w swoim wystąpieniu wspomniała o tych, o pomyśle tych badań przedmałżeńskich. Ja chciałem zapytać, na ile to było zaawansowane i co tak zdecydowało ostatecznie, że to nie weszło i czy było to jakoś ponawiane? Po prostu interesujące jest to dosyć. Dziękuję bardzo. Tak, prosimy o odpowiedzi. Może damy pierwszeństwo pani doktor. To może ja od końca zacznę, o te badania przedmałżeńskie. Pomysł badań przedmałżeńskich, jak mówiłam, pojawił się przed wojną w latach 30. W 1936 roku były próby wprowadzenia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wówczas środowiska kobiece właśnie postulowały te badania, no bo wówczas to mężczyźni byli bardziej swobodni seksualnie i potem zarażali swoje żony i dzieci chorobami wenerycznymi. I ten postulat pojawiał się właśnie przez cały PRL, kiedy były prace nad kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. W latach 60. został on odrzucony i mówiono o tym, że po prostu służba zdrowia nie jest przygotowana na tak globalne badania obywateli, ale kobiety się nie zrażały i w czasie nowelizacji kodeksu również chciały ten postulat badań wprowadzić. Nawet był taki postulat, że osoby chore na gruźlicę powinny mieć zgodę sądu, żeby zawrzeć związek małżeński. Były takie postulaty. No i oczywiście alkoholizm, narkomaństwo też miały jakby miały zostać jakby przeciw do zawarcia małżeństwa. To tyle. Nie wiem, czy pan na to wystarczy. Co jeszcze? Tak? To znaczy, to były zgłaszane postulaty w czasie prac nad kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, które prace trwały od końcówki lat 50. Kodeks wszedł w życie w 64, ten duży kodeks, bo wcześniej w latach 40. były pierwsze kodeksy rodzinne małe.
Pod koniec PRL-u, czy takie próby były? Wiem o latach 70., o 80. już nie, ale być może doczytam jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Natomiast tutaj pytanie o niewolnicę. No ja się z panem nie zgadzam. Jako córka, wnuczka i prawnuczka kobiet, które żyły i pracowały w PRL-u, nie powiem, że były one niewolnicami. I myślę, że w każdej rzeczywistości politycznej można powiedzieć, że kobiety są niewolnicami, bo też kobiety są niewolnicami w pewien sposób systemu i pewnych uwarunkowań. I na przykład tego, że nie mogą oddać dziecka do przedszkola, bo nie ma miejsca i muszą na przykład rezygnować z pracy, to też jest rodzaj niewolnictwa. Myślę, że tutaj jakby pana interesuje ten temat, to w księgarni za nami jest książka dr Natalii Jarskiej, pracownicy IPN, doktorantki profesora Jarosza, która napisała bardzo ciekawą książkę Kobiety z marmuru i ona bardzo ciekawie opisuje, jak to kobiety chciały pracować w kopalni pod ziemią, bo na przykład były tam wyższe zarobki niż na ziemi. I to, że kobiety jeździły na traktorach, to nie jest do końca tak, wydaje mi się, zbadane, czy to było szkodliwe dla kobiet, ponieważ osobiście słyszałam o pani 80-letniej, która jeździ na targi sprzętu rolniczego razem ze swoim wnukiem, więc to jazda na traktorze jej nie zaszkodziła. Ale tutaj odwołam się do profesora Jarosza, który również na ten temat napisał wiele publikacji na temat kobiet, które awansowały społecznie i nie czuły się niewolnicami w PRL-u. Dziękuję. No cóż, na temat tej optyki to można dyskutować, bo w normalnych krajach kobiety decydowały, czy chcą pracować i robić karierę zawodową, a potem zakładać rodzinę, czy prawda, no decydowały, jaką drogę wybierają, czy pracują, czy poświęcają się życiu rodzinnemu. No w systemie komunistycznym ten ich wybór był ograniczony. One, żeby żyć, musiały pracować i zarobić, bo z jednej pensji rodziny się utrzymać nie dało i zapewnie, no, zbieramy skutki tamtego systemu. Także ja skłaniam się jednak trochę tutaj do poglądu pana, który to pytanie zadał. One w zasadzie, no może nie to, że były pozbawione tej możliwości wyboru, ale miały bardzo ograniczoną tą możliwość wyboru. Kobiety, które decydowały się na życie rodzinne i miały kilkoro dzieci, były traktowane bez mała jak wyrzutki, jak jakieś zakały społeczne, jakieś ciemniactwo, jak jakaś reakcja. I to też chodzi między innymi o to w tym pytaniu. Ale przejdźmy do następnych pytań. Oddaję mikrofon profesorowi. Dziękuję, zwłaszcza, że ja oprócz odpowiedzi na pytania chciałbym zadać pytanie. Odpowiadając na pytanie od kobiety, tak zwane króliczki doświadczalne z Ravensbrück, problem był inny, to znaczy nie chciano zarejestrować tej organizacji, ponieważ uznano ją za na tyle drobną, że powinna wejść w struktury większej organizacji kombatanckiej, co się faktycznie stało. I one, no w tej chwili już dokładnie nie pamiętam, prawdopodobnie weszły w skład Związku Inwalidów Wojennych, a Związek Inwalidów Wojennych tuż po wojnie w latach 40. miał taką oto dosyć uprzywilejowaną sytuację, że no każdego pół litra sprzedanej wódki była koncesja dla Związku Inwalidów Wojennych. W związku z tym Związek Inwalidów Wojennych był organizacją bogatą, bardzo bogatą w okresie w latach 40. Jeżeli chodzi o organizacje katolickie, czy one są wyodrębnione w aktach administracyjnych, to zainteresowanie organizacjami katolickimi zaczyna się w latach 46-7 wraz z narastaniem walki z Kościołem i wtedy Ministerstwo Administracji Publicznej stara się ustalić, ile jest tych organizacji. Problem jest o tyle skomplikowany, że one nie podlegały przed wojną rejestracji. W związku z tym bardzo trudno jest ustalić, ile jest dokładnie tych organizacji, ale takie szacunki, które podałem, pochodzą z Ministerstwa Administracji. Natomiast chciałbym uzupełnić niejako te głosy, które padły w pytaniach dotyczące tego sportu. Znaczy, mnie interesowałyby dwie kwestie i to jest pytanie do panów, którzy mieli referaty dotyczące sportu, związków sportowych. Po pierwsze, na ile stalinizm zmienił ideologię tych związków sportowych? Od kiedy możemy mówić o tym, że sport w myśleniu no, oficjalnym, publicznym, władzy, zaczął pełnić, znaczy miał wartość samą w sobie, a nie tylko wartość ze względu na coś innego, jakąś politykę. Kiedy możemy mówić o tym, o zmianie, czy modelu, czy roli sportu, na ile te role, które przypisywano sportowi w tym okresie PRL-u zmieniały się.
bo to wydaje mi się interesujące, ponieważ by to trzeba skonfrontować z badaniami na temat sportu w okresie stalinizmu, w którym podkreśla się przede wszystkim coś takiego, że sport nie miał wartości samej w sobie, jak mówią mądrze autotelicznej, tylko miał być przede wszystkim uprawiany dlatego, że sprzyja obronności kraju, hartuje ludzi do spodziewanego być może konfliktu zbrojnego. Na ile to jest obecne w tej ideologii PZPN-u czy żeglarskiej? To by było interesujące. I kolejna rzecz, która wydaje mi się też ciekawa i jest szerszą kwestią. Znaczy pan mówiąc o Związku Żeglarskim mówił o ludziach władzy, którzy znaleźli się w związku, w tym związku. Tutaj słyszeliśmy, że w PZPN-ie też byli ludzie władzy. Na ile można to traktować jako pewną strategię przystosowawczą tych związków sportowych? To znaczy mamy fachowców, oni robią to, co należy, natomiast taki parasol polityczny rozpinają ludzie, którzy są wysoko w strukturach władzy, różnej władzy. Na ile to funkcjonowało i na ile jest to do zbadania na podstawie istniejących źródeł? Oddaję obu panom mikrofon i miejcie panowie świadomość, że macie we dwóch pięć minut na odpowiedzenie na te wszystkie pytania. Panie doktorze, proszę. Najpierw odpowiem na pytanie Michała Przeperskiego. Szanowni państwo, a więc rzeczywiście to przejście, a to też koresponduje z tym, o co pyta profesor Jarosz, to przejście z prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, jakim był generał Bończa-Uzdowski, przez Andrzeja Pozorskiego, prezesa, i kolejnego Jerzego Brodziłowskiego, pokazuje, jaki piłka nożna zrobiła krok w kierunku stalinizmu. Ja przypomnę, że Bończa-Uzdowski był żołnierzem i walczył w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej po stronie polskiej, a ten, który przejął od niego prezesurę, czyli generał Jerzy Brodziłowski, w tej samej wojnie walczył po stronie sowieckiej. To takie symboliczne przejście, komu oddano władzę w Polskim Związku Piłki Nożnej w epoce stalinowskiej, i rzeczywiście to wyglądało w ten sposób, ja to starałem się sygnalizować, likwidacja tradycyjnych nas klubów, zniesienie okręgowych struktur piłkarskich, słowa Bolesława Bieruta z 1949 roku i uchwała Biura Politycznego, która wprost mówi, że sport jest od tego, aby budować człowieka komunistycznego, a też po to, żeby wzmagać obronność. Pisał o tym zresztą Piotr Godlewski, jest takie ogromne opracowanie Sport w Polsce na tle rzeczywistości politycznej, opracowanie profesora Piotra Godlewskiego, i to jest dokładnie tak, jak sygnalizował to profesor Jarosz. Dlaczego milicjanci, czy w ogóle funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem funkcjonariusze MSW parali się sportem? To nawiązuje do pytania Michała Przeperskiego. Oczywiście sport chciał tych ludzi z jednej strony, bo oni mieli możliwości logistyczne, mieli możliwości wpływu. Widzimy, że odradzający się sport w województwie gdańskim, pierwsze spotkanie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej MO. Potem z tych możliwości logistycznych resortu sport cały czas korzysta, ale gnął do sportu funkcjonariusze MSW i MBP, dlatego że są tam wyjazdy zagraniczne, jest tam splendor. To jest rozgrywka, to jest rozrywka, to jest rzecz atrakcyjna z jednej strony dla funkcjonariuszy, a z drugiej strony dla świata sportowego, żeby mieć tak operatywnych działaczy, którzy w mieście potrafią z pozycji siły wszystko załatwić. Też kwestie emerytalne. Ja niedawno rozmawiałem z Radkiem Michalskim, prezesem aktualnie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku, i on mówi do mnie: Karol, słuchaj, wiesz, jak ja tutaj mam ciężko, bo tutaj sami emerytowani wojskowi policjanci i milicjanci, oni po prostu biorą emeryturę, nie mają co robić i przychodzą do tego związku, a my jako stowarzyszenie no musimy z pracy społecznej korzystać, więc ich bierzemy. A więc też także ten czynnik wolnego czasu, możliwości zaangażowania się w działalność sportową, w działalność społeczną. Kwestia propagandy. No już od 1945 roku wszystkie najważniejsze mecze, nie tylko w województwie gdańskim, ale w całej Polsce, odbywały się 22 lipca. Na terenie Pomorza, w Szczecinie, turnieje ziem odzyskanych. A więc sport rzeczywiście miał być narzędziem do prowadzenia propagandy Polski komunistycznej, a także wzmagania obronności kraju, szczególnie po roku 1945, po tych aktach, o których już wspominałem. Dziękuję. Szanowni państwo, jeszcze dosłownie, znaczy będę się starał jak najkrócej.
na te pytania, które tu padły. Okres stalinizmu, tak jak powiedziałem, no jest przeze mnie dosyć słabo rozpoznany. No wiadomo, tak jak tutaj też w przypadku Związku Piłki Nożnej, że te struktury zostały podporządkowane w ramach sekcji. Natomiast takim asumptem do jakby, co można rzutować jako pewien aspekt sprzyjający bądź nie ideologizacji żeglarstwa jest to, że w 1946 roku nowy statut został tak naprawdę żywcem wyjęty, jest treścią statutu PZŻ-u z roku 1937, więc tutaj dodatkowo też można wspomnieć, że członkami założycielami powojennego PZŻ-u było grono rzeczywistych żeglarzy, którzy pasjonatów tego sportu i też, proszę Państwa, specyfika żeglarzy jako takich, to znaczy oczywiście, tak jak wspomniałem, byli zaangażowani ludzie w władzy i tak jak z relacji wynika, to eksponowanie ich na tych czołowych stanowiskach było rzeczywiście takim zabiegiem mającym sprzyjać jakby praktycznemu funkcjonowaniu związków tej codzienności PRL-u. Natomiast samo żeglarstwo w tym dołowym jakby nurcie, gdzie upartyjnienie było bardzo, bardzo ograniczone w przeciwieństwie do kręgów kierowniczych, no to jest raczej staranie o pewną autonomię działania, ale oczywiście też korzystanie jakby z tych benefitów, które płynęły z przynależności do PZŻ-u, do możliwości choćby wynajmowania czy też korzystania ze sprzętu udostępnianego przez struktury państwowe. No też może warto wspomnieć, że w latach 60. w sposób szczególny zaczęto kłaść nacisk na kształtowanie kadr żeglarskich pod kątem wyników sportowych. I tak naprawdę, jak mi się wydaje, wyniki czy też starty w zawodach były istotnym elementem w ogóle podtrzymywania tej idei Polskiego Związku Żeglarskiego, no, któremu właśnie delegowano pewne uprawnienia właśnie w zakresie tak zwanego sportu kwalifikowanego. To jest dosyć, wydaje mi się, istotny czynnik, który w ogóle właśnie nadawał sens funkcjonowaniu PZŻ-u. Natomiast a propos właśnie ideologizacji bądź nie, na właśnie przykładzie statutów widać właśnie z jednej strony to dążenie do kształtowania młodej kadry żeglarskiej, ale z drugiej strony też mocno jest obecny nurt pewnego kształtowania charakterów ludzi. Także w latach 80. pojawia się motyw ekologii jako jeden z czynników właśnie motywacyjnych zaangażowania. Jeżeli chodzi o, i to też jest po części może odpowiedź na to pytanie Konrada Rokickiego, właśnie jakie to motywacje mogły być. Natomiast rzeczywiście trzeba podkreślić, że żeglarstwo było, większość jego uczestników to była przedstawiciele inteligencji. I w tym sensie był to specyficzny krąg ludzi. Natomiast no, w znacznej mierze oddających się właśnie takiej całkiem konkretnej pasji. I jeszcze tutaj Pana pytanie, jeżeli chodzi o te zezwolenia Straży Graniczną i tak dalej, czy też Wojska Ochrony Pogranicza. No tutaj w okresie PRL-u no, takim organizatorami jakby imprez, dysponentami sprzętu w większości no, były właśnie struktury podporządkowane w jakiś sposób władzą ówczesnym i jakby poprzez te struktury, czy Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, czy jeszcze wyżej na poziomie ministerstw, no rozdzielano te właśnie pule środków na działalność i takim ciekawym aspektem jest to, że jak wynika z tej relacji, którą
udało mi się zebrać, to po przyznaniu przykładowo dewiz na konkretny rejs, specjalnie władze potem nie interesowały się, w jaki sposób te fundusze były wydawane, a do najbardziej znienawidzonych jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza należała jednostka we Władysławowie, gdzie ci funkcjonariusze byli najbardziej, byśmy powiedzieli kolokwialnie, czepialscy. Natomiast był sposób na nich, to znaczy, to też właśnie wiem z relacji, kiedy taki funkcjonariusz wysadził z jachtu załoganta, bo się okazało, że podpis, którym go wzorcem dysponowano, różni się kątem ogonka w jednej literze, no to potem ten załogant wsiadł w porcie w Łebie, gdzie funkcjonariusze po prostu tacy już szczegółowi nie byli. Więc z jednej strony były te ograniczenia formalności właśnie związane z przekraczaniem granicy kraju, ale z drugiej strony no, były jakieś sposoby, aby no, te negatywne, ewentualne skutki takich interwencji pokonywać i cieszyć się właśnie tego rodzaju rejsami, które niewątpliwie, i to trzeba podkreślić, w tamtym okresie no, były pewnym sposobem spędzania czasu elitarnym i niewątpliwie też tutaj była rola MSW, Służby Bezpieczeństwa, żeby prześwietlić, że tak powiem, na etapie wyrażania formalnej zgody przez organ nadzorujący, żeby prześwietlić właśnie potencjalnych uczestników tego typu imprez. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kończymy pierwszą część naszego spotkania. Mamy teraz niespełna kwadrans przerwy. Zapraszam na kawę i herbatę i spotykamy się 5 po 12. Będzie jedna zmiana. Następną część naszych spotkań miał prowadzić dr Robert Spałek. Nie może poprowadzić tego spotkania i spotkanie będzie prowadził dr Konrad Rokicki. Zapraszam na kawę i herbatę.